Polska miała donosić Rosji na NATO. Wyciekł dokument z podpisem premiera. Wracają kontrole na granicach w Europie. Czy szykują nas na coś naprawdę złego? Polacy na Ukrainie mogą mieć kłopoty z oddaniem głosu. Jak to wpłynie na procesy demokratyczne? A na koniec, koniec ze zmianą czasu. Ja się nazywam Maciej Porstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco, na którym codziennie macie najnowsze newsy z kraju, ze świata. Dzisiaj są naprawdę mocno niepokojące, mianowicie chodzi o to, że mogliśmy być narażeni na pożarcie wręcz, można tak powiedzieć, przez Rosję w razie konfliktu. I teraz rodzi się zasadnicze pytanie, po której stronie rząd Donalda Tuska miał stanąć i dlaczego Prawo i Sprawiedliwość dopiero teraz ujawnia takie dokumenty. Ale dobra, przyjrzyjmy się najpierw temu tematowi. Uprzejmie proszę pana premiera o wyrażenie zgody na podjęcie współpracy ze służbami specjalnymi Algierii, Ukrainy, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. 11 września 2013 roku w Petersburgu parafowano umowę między rosyjską FSB a Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Własnym podpisem dokument zatwierdził premier Polski Donald Tusk. Czytamy w nim, że strony udzielają sobie wzajemnej pomocy w przeciwdziałaniu działalności wywiadowczo-wywrotowej służb specjalnych krajów trzecich skierowanej przeciwko Federacji Rosyjskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Polska faktycznie miałaby donosić Rosji na sojuszników NATO. 17 października 2011 roku zostaje skierowana do Donalda Tuska prośba od generała Noska o zgodę na podjęcie współpracy ze służbami specjalnymi czterech państw. Wśród nich znajdowała się Rosja. Uprzejmie proszę pana premiera o wyrażenie zgody na podjęcie współpracy ze służbami specjalnymi Algierii, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej oraz Chińskiej Republiki Ludowej. Podjęcie powyższej współpracy wynika z planowanej realizacji zadań w zakresie właściwości służby kontrwywiadu wojskowego. Czytamy w piśmie szefa SKW generała Janusza Noska. Na dokumencie widnieje podpis premiera Donalda Tuska z odręczną adnotacją zgoda. Jest to dowód na to, że nawiązanie formalnej współpracy między SKW a FSB odbyło się za akceptacją ówczesnego premiera. W takich sytuacjach musi być jednak przedłożone premierowi uzasadnienie. Minister kierujący resortem, z którego gestii jest podpisanie takiej umowy, musi złożyć swoją rekomendację. W tym przypadku jednak, jak podkreślają twórcy serialu Reset, mamy do czynienia ze złamaniem wszelkich procedur. Donald Tusk bowiem mechanicznie wydał zgodę. Nie interesowało go żadne uzasadnienie. Co więcej, nadzorujący tajne służby wojskowe minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak w ogóle chyba nie był zapytany o zgodę na podpisanie takiej umowy w 2011. To wszystko napisało post factum, po tym jak umowa została podpisana dopiero w 2013 roku. Siemoniak sam przyznał się później, że nie wyrażał wymaganej ustawą opinii w tej kwestii. Natomiast to drobne uchybienie formalne, w mojej ocenie, bo taka opinia nie jest w ogóle wiążąca, nie dopełnił jakiś urzędnik formalności, tłumaczył polityk PO. Generał Nosek w tydzień po wystąpieniu o zgodę Donalda Tuska zaprasza delegację FSB na kolejne spotkanie. W dniach 23-26 października 2011 roku na rozmowy z generałem Noskiem przybył do Warszawy dyrektor Departamentu Kontrwywiadu Wojskowego FSB generał Aleksandr Bezwierchny. Wówczas podtrzymano ofertę współpracy z polskimi służbami, a nawet zaproponowano coś więcej. Taką umową międzynarodową jest wola, chęć podpisania umowy o współpracy pomiędzy SKW a FSB, w której polski generał, polski szef tajnej służby wymienia Federację Rosyjską pośród krajów, które dla czytelnika tego pisma nie mogły budzić większych kontrowersji. No i tutaj proszę bardzo, jest podpis pana premiera Donalda Tuska. Mam nadzieję, że wszystko jest odpowiednio widoczne. Także zgodę wyraził sam premier Donald Tusk. Dlaczego? Dlaczego aż tak mocno zacieśnialiśmy nasze relacje z Rosją? Dlaczego ten
plan resetu okazuje się faktycznie prawdziwy. To, że Donald Tusk miał plan przywrócenia Rosji na salony, przecież rząd Donalda Tuska nawet apelował, nie wiem, czy to było oficjalny apel, czy po prostu tego typu wypowiedzi, ale były apele o to, żeby Rosja nawet kooperowała z NATO. Jak mieliśmy wprowadzać w Polsce tarcze antyrakietowe, nie wiem, czy pamiętacie, tarcze antyrakietowe przeciwko komu są? Mieliśmy je stawiać tutaj w ramach NATO, żeby w razie agresji ze strony Rosji być zabezpieczeni, nie? No to właśnie rząd Donalda Tuska chciał wprowadzić do tych tarcz antyrakietowych ludzi z Rosji, żeby mieli dostęp do tego, jak te tarcze działają, żebyśmy kooperowali z nimi, no bo chcieliśmy być takimi pokojowo nastawionymi ludźmi, pokojowo nastawionym narodem, który liczy na to, że można żyć w zgodzie i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Rosją, i będzie wszystko okej. A teraz się okazuje, że mieliśmy donosić na kraje NATO do Rosji. I teraz zasadnicze pytanie się pojawia, dlaczego to wycieka dopiero teraz? Gdyby nie było wyborów tuż za rogiem i Donald Tusk nie wróciłby do Polski, nie starał się o swoją kolejną kadencję, to czy ta umowa w dalszym ciągu by obowiązywała? No bo zauważcie, nie ma żadnej informacji o tym, że ona została wypowiedziana, że my nie dajemy tych informacji do Rosji. Zatem w momencie, kiedy tuż za naszą granicą odbywa się wojna pełnoskalowa, w której my jakby nie było bierzemy czynny udział, może nie militarny, po części też w sumie militarny, no bo jak to stwierdził sam premier Morawiecki, wypatroszyliśmy nasze wojsko militarnie w celach obrony Ukrainy i teraz nie mamy już nic dla siebie, dlatego się zbroimy, a ich nie zbroimy, bo nie mamy czym. No to czy my w tym samym momencie nie przekazywaliśmy istotnych informacji kontrwywiadowczych do Rosji? Skoro była taka umowa i ona nie została w żaden sposób zakwestionowana, wypowiedziana, no to czy nie ma tutaj sprzeczności interesów pomiędzy NATO a Rosją? Czy to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, ujawniając teraz takie dokumenty, nie działa na własną niekorzyść? Oczywiście może się okazać, że i pewnie tak będzie, że będą to tłumaczyć w ten sposób, że dobra, no my o tym dokumencie nie wiedzieliśmy, nic nie przekazywaliśmy Rosji, ale czy na pewno polski rząd może nie wiedzieć o czymś tak kluczowym jak tego typu umowy? No jest to niedorzeczne. Nie może być takiej sprawy, która nie jest, bo jeżeli już była informacja o tym, że mamy sobie przekazywać jakieś informacje kontrwywiadowcze i Rosja nam i my Rosji, no to przecież jakieś systemy do tego były również pewnie spredefiniowane. No i być może to cała automatyzacja od razu działa w ten sposób, żeby przekazywać takie rzeczy Rosji. Więc może stąd ta linia Wisły, którą również zaakceptował przecież rząd Donalda Tuska. Oni to tłumaczą tym, że okej, to był taki tymczasowy plan, żeby się wycofać, wtedy zdąży przyjechać wojsko natowskie z innych krajów i odbijemy Polskę. Ale nie zakładali w ogóle obrony naszego kraju przed agresją rosyjską, tylko okej, dajemy wam wszelkie informacje wywiadowcze, dostęp do tarcz antyrakietowych, wycofamy się w ciągu maksymalnie 14 dni z połowy Polski, oddamy wam Warszawę, no dobra, tam za linią Wisły. No ale no praktycznie można powiedzieć, że walczylibyśmy z pozycji Warszawy, co już jest chyba niezbyt fajne. Generalnie sprawa jest naprawdę bardzo słaba, tym bardziej, że wycieka dopiero teraz przed wyborami. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość miałoby zdecydowany wynik w sondażach, wyższy niż Koalicja Obywatelska, to czy taka sprawa w ogóle by teraz wyciekła? Jakby nie był potrzebny cały ten program reset, żeby pogrążyć wizerunkowo Platformę Obywatelską i Donalda Tuska, to czy ta umowa w ogóle wyszłaby na światło dzienne? Możemy oczywiście tylko gdybać. Oni teraz będą się zarzekać, że dopiero teraz się o tym dowiedzieli w wyniku jakiegoś tam śledztwa prowadzonego. Jednak to był oficjalny dokument podpisany przez oba rządy. Dlatego to jest szczególnie niepokojące. Tym bardziej, że już teraz wracają kontrole na granicach. O północy w Polsce i Czechach zostały przywrócone kontrole na granicy ze Słowacją. Północy w Polsce i Czechach z wprowadzeniu związana jest z narastającą presją migracyjną. Podjęliśmy decyzję o wznowieniu od północy tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Wczoraj po południu odbyłem rozmowę z ministrem spraw wewnętrznych Czech, który zadeklarował, że być może Czesi podejmą analogiczne do naszych działań o przywróceniu tymczasowej kontroli granicznej na granicy
granicy ze Słowacją. Nasze działania muszą być skuteczne i szlak bałkański, z którego jedna z odnóg wjedzie przez Polskę, zostanie skutecznie zablokowany, przekazał szef MSWiA. Kamiński zaznaczył, że poinformowane zostało o tym MSW Słowacji, Niemiec, Austrii i Czech, a także Komisja Europejska. Niedługo później premier Czech Petr Fiala przekazał, że od północy w środę Czechy wprowadzają wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Komendant Straży Granicznej Tomasz Praga przekazał z kolei, że z dniem 4 października na odcinku granicy polsko-słowackiej nastąpi tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej. Komendant Straży Granicznej Tomasz Praga przekazał z kolei, że z dniem 4 października na odcinku granicy z polsko-słowackiej nastąpi tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej. Ta kontrola w pierwszym okresie zostanie przywrócona na okres 10 dni. Będzie można ją odnawiać na kolejne okresy, nie dłuższe niż 20-dniowe. Całkowity okres przywrócenia kontroli granicznej może wynosić maksymalnie 2 miesiące, przekazał przedstawiciel SG. Zgodnie z założeniami zostanie uruchomionych na odcinku granicy ze Słowacją w sumie 11 przejść, z których 8 to będą przejścia drogowe, a 3 kolejowe, powiedział Tomasz Praga. Na razie kontrole zostaną przywrócone na 10 dni, ale niewykluczone, że po tym terminie zostaną przedłużone. No i teraz ciekawe, jak polski rząd wytłumaczy się tym imigrantom, którzy już wpłacili odpowiednie łapówki i powinni dostać polską wizę. Nie dostaną się teraz nagle na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej? Przecież mogą pójść z tym do kogo? Rzecznika praw... Kurde, nie obywatelskich, bo jeszcze nie są obywatelami. Szachmat. Zatem... No na pewno będą osoby, które poczują się oszukane, ale i tak ten cały proces był nielegalny. Oczywiście takie żarciki, miejmy nadzieję, że takich osób było jak najmniej. Śledztwo wykaże, że wcale nie były to setki tysięcy i Polska aż tyle na tym nie zarabiała, przekręcie. Znaczy, jeśli Polska zarabiała faktycznie oficjalnie, no to jeszcze luz, nie? Ale jeżeli to były tylko łapówki dla prywatnych urzędników, niech pójdą siedzieć na dożywocie najlepiej, bo nie można w ten sposób destabilizować Europy. Oni wpływali na nasze bezpieczeństwo, nie tylko Polski, ale całej Europy, co jest po prostu najbardziej skandaliczną aferą ostatnich lat. W każdym razie dobrze wiemy, jak działają takie tymczasowe ograniczenia. Byliśmy już tego świadkami przy COVID-zie, kiedy lockdown też miał trwać przecież 2 tygodnie, nie? Tylko że te 2 tygodnie przedłużali co 2 tygodnie i tak przez kolejne 2 lata. Zatem każde ograniczenia mogą być przedłużane i przedłużane i przedłużane. Przecież imigranci, zauważcie to, że imigranci obecnie nie zalali Europy w takim samym stopniu jak właśnie w 2015 roku, kiedy realnie było zagrożone bezpieczeństwo naszego kontynentu, kiedy realnie były te wszystkie incydenty związane z migrantami, które wypływały codziennie i Niemcy realnie bali się wychodzić po zmroku na ulicę. Teraz to nie jest na aż taką skalę, a przynajmniej media tego aż tak nie pompują. I co? Wtedy nie przywracano na taką skalę kontroli granic w Unii Europejskiej, a teraz tak? Czy tutaj wam coś też nie gra, czy tylko mi? No bo to może być też przygotowywanie nas do tego, żebyśmy byli przyzwyczajeni, że te kontrole są, że ciężko wyjechać za granicę, że jeśli będzie wojna w Polsce, a już przed chwilą powiedzieliśmy sobie o tym, że wyciekają coraz to kolejne dokumenty, że współpracujemy w tym zakresie nie tylko z NATO, ale i z Rosją. I linia Wisły miała być tą linią naszej obrony potencjalnej, jeśli w ogóle jakakolwiek obrona realna by była, czy nie tylko iluzoryczna, no to czy przypadkiem nie przygotowują nas na to, że my nie będziemy mogli uciec? Nie bez powodu zmieniono przepisy, że w razie wojny kobiety nawet będą musiały zostać przecież w Polsce, kiedy do tej pory nie było nic takiego. Nie mówię, że to źle. No oczywiście, równouprawnienie i tak dalej. I niech tak będzie, tylko że akurat robią to wszystko teraz. Czy to nie jest tylko wymówka na coś większego? No bo zauważcie, że my wprowadzamy kontrolę na granicy ze Słowacją, Czesi robią to samo, a Niemcy wprowadzają kontrolę na granicy z Polską i Czechami. Więc obawiają się albo tego zalewu imigrantów, albo zalewu imigrantów, ale nie z krajów afrykańskich, tylko z Polski, Polaków i Ukraińców zapewne. No i tutaj proszę bardzo, to był serwis Politico. Jest przetłumaczony tylko na język polski, nie? Tutaj macie następny serwis. Strefa Schengen, czy kontrole graniczne powracają? Zastanawia się serwis Euronews. Niektóre kraje strefy Schengen wznowiły kontrolę na wewnętrznych granicach Europy. Twierdzą, że jest to konieczne, biorąc pod uwagę trwający kryzys migracyjny, przed którym stoi Unia Europejska. Ale co to będzie oznaczać dla Rumunii i Bułgarii, które czekały na członkostwo w strefie Schengen od ponad 15 lat? Serwis Travel Tomorrow, czy Schengen powoli zanika?
No i teraz pytanie, czy ta strefa Schengen się nie sprawdziła jako taka i to już nigdy nie wróci do tego samego stopnia, w jakim było wcześniej, bo po prostu jest nieskuteczne i lepiej mieć kontrolę nad tym, co dzieje się w granicach naszego kraju. Czy może właśnie nie szykuje się coś znacznie większego i tutaj Polacy będą mięsem armatnim? Dajcie znać, co wy w ogóle myślicie o tej całej sytuacji, bo jest to bardzo niepokojące, a my lecimy dalej. Konwencję wyborczą. Miała to być wielka konwencja wyborcza, odpowiedź na Marsz Miliona Serc. Spora część Polaków mieszkających w Ukrainie nie będzie mogła zagłosować w wyborach do Sejmu i Senatu, ustaliło Radio Z. Jakie możliwości mają ci, którzy będą chcieli oddać głos? Wybory parlamentarne 2023 odbędą się nie tylko w kraju, ale i także poza granicami Polski. Z powodu rosyjskiej inwazji w Ukrainie w tym roku nie zostały utworzone komisje wyborcze. Ci, którzy chcą zagłosować, muszą wyjechać do Polski. Nie wszyscy jednak mają taką możliwość. Mężczyźni w wieku poborowym, którzy mają podwójne obywatelstwo, nie będą mogli przekroczyć granic. Jak mówił Radiu Z konsul RP w Kijowie Jacek Gocłowski, ze względów bezpieczeństwa komisje w Ukrainie nie mogły powstać. Jeżeli ktoś jest mężczyzną zobowiązanym do służby wojskowej, może mieć problem z wyjazdem, tłumaczył konsul. Pozostałe osoby, by zagłosować, muszą 15 października fizycznie pojawić się w Polsce i tego dnia zagłosować. Szacujemy, że chodzi o około 1000 osób. Ciężko określić po 24 lutego ubiegłego roku, ile osób jest w takiej sytuacji, mówił konsul Gocłowski. Co z pracownikami ambasady i konsulatu? Instytucje w niedzielę nie pracują, więc oprócz konsula dyżurnego, wszyscy tego dnia mają dzień wolny, mogą wyjechać i zagłosować w Polsce. I jest taki moment, kiedy sobie mówisz, to tak, że ty musisz od siebie coś dać. No to chyba było dość oczywiste, że na Ukrainie ciężko będzie głosować, jeśli chodzi o wybory w Polsce, no bo przecież tam jest teraz obecnie stan wojenny, więc ciężko by było, żeby lokale wyborcze były od tak dostępne dla każdego. Niemniej jednak będzie to możliwe dla sporej części Polaków. Jednak faktycznie rozmawialiśmy ostatnio na jednej z sąd ulicznych na kanale Co Mówią z jedną panią, która przyjechała do Polski bodajże z Holandii. Ta sonda uliczna już jest na kanale, więc możecie mnie poprawić, jeśli ją widzieliście. Która powiedziała wprost, że głosowanie za granicą zostało skrajnie ograniczone dla Polaków. Jest to totalny skandal z tego względu, że większość osób za granicą, Polaków za granicą, nie głosowałaby na PiS i z tego tytułu tak robią. I to już się zapoczątkowało w 2020 roku, kiedy były wybory prezydenckie pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą, bo tam też za granicą miał wygrywać Trzaskowski, a jednak wprowadzono takie ograniczenia, że macie, wiecie, tam 24 godziny na zgłoszenie, zagłosowanie. No, są jakieś takie rzeczy, które nie za bardzo wpływają pozytywnie na proces demokratyczny, bo w demokracji chodzi też o to, żeby to nie nastręczało ludziom takiej psychicznej blokady, nie? Że kurde, ale ja jeszcze mam tutaj dużo do roboty z tym, więc może nie będę tego robił, może oleję to i nie będę głosował, bo mój głos i tak nie ma znaczenia. Więc w tym zakresie mogą realnie naruszać procesy demokratyczne. No i teraz są oczywiście Polacy mieszkający na Ukrainie, którzy mogą mieć tutaj realne zagrożenie procesu demokratycznego. Tylko pytanie, czy Polacy na Ukrainie głosowaliby na PiS, czy na Platformę Obywatelską, czy może na jeszcze jakąś inną partię. Generalnie czy na konserwatystów, czy na tych progresywistów, czy jak to tam ich można nazwać, bo raczej nie jest to standardowe pojęcie lewicy i prawicy. Nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Jestem już i tak pewien, że i jedna, i druga strona, jeśli przegra, będzie mówiła o tym, że wybory zostały sfałszowane, żeby jeszcze raz liczyć głosy i w ogóle za co Trump miał dostać zarzuty. A, szkoda gadać. Lećmy dalej. Że czas letni na zimowy zmieniamy w tym wypadku dzisiaj 30.10 z godziny 3 na 2 w nocy, ale o tej godzinie zwykle ludzie śpią czy imprezują. Dwa razy w roku przestawiamy zegarki o godzinę. Raz do przodu, raz do tyłu. Zmiana czasu na letni, a potem na zimowy powoduje wiele komplikacji, między innymi w transporcie publicznym czy na lotniskach. Wiadomo, że niebawem to się skończy. Decyzja już zapadła. Przed rokiem Ministerstwo Rozwoju i Technologii informowało, że pracuje nad przepisami w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego. Do tego, jak podkreślano, zobowiązane były wszystkie kraje Unii Europejskiej. Pomysł odejścia od zmian czasu pojawił się na
forum unijnym jeszcze przed wybuchem pandemii. Po rezolucji Parlamentu Europejskiego z lutego 2018 roku sprawą zajęła się Komisja Europejska. Przeprowadzono nawet konsultacje w państwach członkowskich. W marcu 2019 roku Parlament Europejski w Strasburgu opowiedział się za regulacjami, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków wiosną i jesienią. Projekt nowelizacji dyrektywy przewidywał, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić w 2021 roku. Państwa członkowskie miały zachować prawo do decydowania o tym, jaki czas będzie u nich obowiązywał. Wraz z wybuchem pandemii prace nad wdrożeniem tych rozwiązań utknęły w martwym punkcie. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego, czyli przejście na czas zimowy, co czeka nas w tym roku 30 października, tradycyjnie będzie polegało na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 na godzinę 2. Przypomnijmy, że generalnie zegarki przestawiamy z czasu letniego na zimowy w nocy, z soboty na niedzielę, w ostatni weekend października. W drugą stronę odbywa się to zawsze w ostatni weekend marca. Okej, ale dobrze, że mamy smartfony, mamy zegarki takie, które aktualizują się, że tak powiem, samodzielnie. Z tą zmianą czasu to generalnie jest problem już od dłuższego czasu, no bo jeden z pierwszych naszych filmów na tym kanale dotyczył właśnie tej problematyki, to pamiętam, no bo to wtedy zaczynaliśmy w ogóle na YouTubie i to był jeden z popularniejszych materiałów na tym kanale właśnie dotyczący zmiany czasu i to było 5 lat temu, kiedy już miał ten proces przejść i zmiany czasu miało nie być. No i tak co roku, praktycznie co pół roku, kiedy ta zmiana czasu następuje, tego typu newsy zalewają internet. I jak dotąd cały czas ta zmiana czasu funkcjonuje? Wydaje mi się, że i tak to musi zaniknąć, bo jest to raczej nieefektywne, jeśli chodzi już o obecny rozwój techniki cywilizacyjny naszej Europy. No ale kto wie, być może cały czas będzie to taki temat, którym można zasłonić wiele innych ważniejszych kwestii. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, no i heja!